za zgromadzenie się na webinarium w ramach miesiąca branżowego firmy ASTAT. Ten miesiąc jest pod szyldem maszyn pakujących i my jako dostawca, jeden z dostawców firmy ASTAT, firma Panasonic Industry, oferujemy, myślę, że dość sporo produktów de facto, które właśnie nadają się do tego typu branży. I jakby nie sposób chyba w ramach tego webinarium opowiedzieć o wszystkich produktach. Tutaj częściowo już Michał Gawęcki opowiadał na poprzednim wydarzeniu bardziej od strony czujników, czyli od strony kurtyn bezpieczeństwa, czyli takiego produktu, który jakby no najmocniej tutaj z nami rozwijają. Ja chciałbym uzupełnić ze swojej strony to, co jeszcze ASTAT może oferować, czyli właśnie temat dzisiejszego webinarium, sterowanie i napędy właśnie dedykowane do maszyn pakujących, do przemysłu generalnie związanego z maszynami pakującymi, to co możemy tutaj zaproponować. Także tutaj, tak jak wspomniałem, produktów naprawdę cała masa. Jeśli chodzi o zakres, no to tam właśnie mówię o czujników, kurtyny, jonizatory, ale właśnie i ta część sterowania i napędów. Aczkolwiek w ofercie Panasonica jest tego jeszcze dużo, dużo więcej. Możemy też porozmawiać sobie o jonizatorach, o znakowaniu laserowym. Myślę, dość popularny temat, jeśli chodzi bo gdzieś tą cechę później finalnie musimy nanieść. Wiadomo, są metody konwencjonalne, ale coraz częściej już te nowoczesne metody w stylu właśnie znakowania laserem też się już to pojawia. Jest utwardzanie UV, tak, czyli wszelkie jakieś klej typowe czy lakiery też możemy do tego maszyn od Panasonica użyć. Niemniej jednak dzisiaj skupiamy się na dwóch. Może ja sobie włączę tylko wskaźnik. Skupiamy się na dwóch, no powiedzmy trzech grupach, sterowniki programowalne panele i serwonapędy. Jeśli chodzi o sterowniki, chciałbym zwrócić Waszą uwagę po prostu na kompaktowe sterowniki z naszej oferty. Ja tutaj przygotowałem ten slajd, mam ze sobą w ręku kompakty serię FP0H, czyli taki dość nowy nasz sterownik kompaktowy, to jest ten tutaj. I tak jak widzicie, charakteryzuje się kilkoma bardzo fajnymi cechami. Przede wszystkim dwa porty Ethernet na switchu, mamy dodatkowo Ethernet IP do sterowania chociażby jakimiś zespołami wysp pneumatycznych czy jakimiś koncentratorami sieciowymi. Mamy na pokładzie złącze 40-pinowe wejścia-wyjścia, także nie musimy na start dokupywać jakichś kasetek od razu rozszerzeń. Mamy moduły inteligentne, mamy fieldbusowe moduły, kanowskie, profinetowe i inne. Mamy moduły ruchu AirTex, naszej szybkiej sieci do 8 osi. I wiele, wiele fajnych rzeczy typu Modbus RTU, karta pamięci, możemy sobie serwer FTP postawić, także prosty i tani, co tu dużo mówić, sterownik FP0H z bardzo fajnymi możliwościami do właśnie może maszyn pakujących, tak, no nie będzie to wiadomo na takim kompakcie jakiś rozbudowany flowpak, ale myślę, że dużo tych maszynek też robimy jednak w ramach takiej logiki nieszalenie wyuzdanej. Jeżeli nie potrzebujemy Ethernetu, alternatywą dla już zupełnie jakichś przekaźników programowalnych na przykład może być seria FP0R, czyli taki młodszy brat FP0H. Trochę mniej wejść-wyjść, nie mamy Ethernetu, ale chociażby mamy wyjścia szybkie do pozycjonowania serwonapędów czy pozycjonowania silników krokowych. To wszystko możemy na takim kompakcie za nieco powyżej tam 150 euro powiedzmy zrobić. Także to jest to. A poza tymi kompaktami mamy oczywiście jeszcze takie typowo OM-owe sterowniki FPX-a na zaciskach śrubowych i FP7, to jest taki sterownik już bardziej webowy, ma wbudowany web serwer, mamy też Ethernet IP, moduły Motion po Ethercacie, troszeczkę bardziej zaawansowana już platforma, ale jak najbardziej też polecam do odpytywania nas, co takie sterowniki mogą zrobić, jak to u nas wygląda. Jeżeli na przykład macie już jakiś sterownik u siebie na maszynie, a chcielibyście funkcjonalność jego troszeczkę podnieść, myślę, że fajnym pomysłem jest dołożenie, a teraz modnych, dużo producentów oferujemy również gateway różnego typu, tak? Nasz gateway nazywa się I4C, to jest taka bramka
wyposażona w dwa porty ethernetowe plus łącza USB i RS na pokładzie. I do tego możemy sobie albo bieżącą infrastrukturę podłączyć, czyli jakiś starszy sterownik właśnie ze złączem 232 lub 485, lub możemy sobie to spiąć, no z naszymi sterownikami wiadomo, to się spina jakby najlepiej, ale niekoniecznie, i uzyskać funkcjonalność już dość zaawansowaną, no głównie chodzi o zdalny dostęp, tak, czyli po VPN-ie, po naszej chmurze, Corvina Cloud, jesteśmy w stanie się do takiego gatewaya dopiąć i do każdych innych urządzeń, które są już w tej topologii zainstalowane. Oprócz tego mamy klienta MQTT, mamy bazy danych SQL, mamy serwer www budowany, także tutaj tych funkcjonalności webowych naprawdę cała masa, także też zachęcam. Jeśli chodzi o oprogramowanie, bo tutaj się może pojawić pytanie, to oprogramowanie do naszych sterowników jest bezpłatne do całej gamy sterowników, od tego najmniejszego kompakta po FP7, po nawet stare sterowniki FP2, FP-Sigma, jest bezpłatne do 10 tysięcy kroków programu. Jeżeli potrzebujemy oprogramowanie, które już poza te 10 tysięcy kroków programu będzie wychodzić, zauważcie, że taki sterownik to jest 16 kilo, więc tutaj praktycznie no, całą pamięć, no nie całą, no, te dwie trzecie powiedzmy, tak, zajmujemy w ramach tego oprogramowania darmowego. Także do testów, do symulacji, free of charge. Jeżeli chcecie zakupić pełną wersję, nie ma problemu i to też nie kosztuje majątku, bo to mówimy o kwocie rzędu, nie wiem, 250-300 euro za soft, który obsłuży Wam wszystkie sterowniki bez żadnych limitacji. Update'y są oczywiście w cenie. 5 języków programowania zgodne z IEC, popularna drabinka, ale każdy inny język, który w IEC się znajduje, obsługujemy. Jeśli chodzi o panele, nie będę Wam tutaj jakoś mocno głowy różnymi panelami po kolei opowiadał, niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na głównie na dwie serie, no może trzy. Panele z serii HME, ekonomiczna wersja 4.3, 7 cali, 10 cali, niemniej jednak funkcjonalnie też bardzo fajna, bo mamy zdalny dostęp właśnie już na panelu też nieodpłatnie, jest ten port ethernetowy, możemy sobie web serwer też strony www wyświetlić, to co na wyświetlaczu. Jest to seria ekonomiczna, także tutaj konkurujemy, myślę, mocno z azjatyckimi nawet konkurentami typu firma na W czy inne. Także tutaj dość fajnie to cenowo na pewno wypada. Taki high-endowy, jak my to mówimy, panel, on ma tutaj już rozdzielczości przekątne do 22 cali, bardzo odporna obudowa, wyświetlacz jest pojemnościowy, czyli mamy gesty do dyspozycji, no to troszeczkę kosztuje już większe pieniądze, ale tutaj mamy na przykład trzy porty ethernetowe, odseparowane są te sieci, także jeżeli robimy maszynę do zakładu, gdzie chcemy mieć do niej zdalny dostęp, a gdzieś tam informatycy troszeczkę się temu sprzeciwiają, możemy im udowodnić, że to są dwie odrębne sieci, dwa MAC adresy, nic nam nie grozi, że do tego panelu się będziemy podłączać, nie ingerujemy zupełnie w sieć zakładową. No i na panel, jak my to nazywamy, smart, jest to nowa seria HMS, która oferuje przede wszystkim bardzo fajne akcesoria montażowe, bo tutaj już nie jest mowa tylko o montażu w panel, w szafę, w drzwi szafy, tylko tutaj możemy sobie to poinstalować w bardzo fajny sposób na tego typu akcesoriach, czyli jakaś rura tego typu do ściany, czy taka wygięta, może nawet taki uchwyt VESA, uchwyt taki typu gęsia szyja. Do tego oczywiście musimy sobie po POE, czyli Power Over Ethernet, dopiąć się RJ-ką do samego wyświetlacza, a w szafie mamy tego typu coupler, właśnie z dodatkowymi portami Ethernet, z USB i tak dalej. Także montaż, a w szafie lecimy sobie albo na szynę, albo na uchwycie takim specjalnym, z takim kaplerem. Co więcej, a propos tej serii, no bardzo duża rozpiętość też temperaturowa, także myślę, że do przemysłu spożywczego, opakowaniowego, myślę, że się taka seria dość fajnie nadaje. To, co nie powiedziałem wcześniej, wszystkie panele, 5 lat gwarancji u nas, także też myślę, fajna cecha. Wbudowany czujnik temperatury, wbudowany akcelerometr, Wi-Fi jest w tym panelu i jest NFC, także nawet gdzieś tam jakieś karty
możemy sobie odbijać po ten panel, chociażby jak operator podchodzi i nie chce się zalogować do jakiejś swojej receptury, czy po prostu na swojej zmianie. Także to jest taka ciekawostka od nas, dość, no myślę, taki up-to-date panel, można powiedzieć smartfon w ramach przemysłu. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o napędy, to chciałbym Wam generalnie pokazać przekrój oferty napędów Panasonic. No i bo w zależności od tego, jaką maszynę projektujecie, czy jaką maszynę chcecie zmodernizować, no to tutaj sami sobie już odpowiecie na pytanie, jakiej tej funkcjonalności potrzebujecie. Jeśli chodzi o takie najprostsze zadania kontroli ruchu, to możemy tutaj sobie opowiedzieć trochę o serii Minas BL. Za chwilę te wszystkie serie rozwinę, może nie wszystkie, ale trzy ważniejsze. Możemy sobie później powiedzieć o już serwonapędach, tak? Bo tutaj mamy silniki, powiedzmy serwo, ale bez enkodera z czujnikami Hala. Tutaj mamy już pełnoprawny enkoder 10 000 pulsów na obrót, ale znowu sterowanie ograniczone tylko do trybu pozycji. Później przelatujemy sobie przez serwonapędy zasilane napięciem stałym. To jest ciekawostka, jeżeli macie pomysły na tego typu aplikacje, to też zachęcam. Głównie jakieś wózki samojezdne, może jakieś urządzenia, gdzie do medycyny trafiają z takimi różnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, też napięć. A już na samej górze tego wykresu mamy serwonapędy jednoosiowe Minas A6, czyli zarówno sterowane po sieci, w trybie pozycji, prędkości, momentu, lub już seria wieloosiowa Minas Multi z bezpieczeństwem na pokładzie. Na tym slajdzie widać główne cechy tych napędów, tak? Czyli właśnie Minas BL charakteryzuje się tym, że mamy normalnie tutaj, ja pokażę, bo mam silnik z przekładnią, to jest silnik 130 W plus przekładnia dycha i do tego potrzebujemy jeszcze driver, tak on wygląda. Jakieś pytanie się pojawiło, z czym współpracuje, tylko nie wiem, w którym momencie to pytanie było zadane. Panel HMI. Dobre pytanie, jeśli chodzi o panele HMI, jeszcze przepraszam, no, cofnę do tego. Nasze panele, zmieniło się sytuacja ostatnio. Kiedyś było tak, że współpracowały tylko z naszymi sterownikami. Od powiedzmy tego roku mamy już do dyspozycji różne protokoły do najbardziej popularnych, powiedzmy, na rynku dostawców, czyli od Siemensa przez Mitsubishi, Omrona i tak dalej. Także tutaj jakby panel traktujemy, że możecie oczywiście go użyć i z tym standardem sterownika, który macie u siebie, z którym jesteście za pan brat, ale oczywiście zachęcam do budowania nowych systemów opartych na takim bundle solution od nas, od Panasonic. Dobra, lecimy dalej. Także pokazałem te BL-e. Myślę, że fajna propozycja też w ramach takich prostych napędów do głównie transporterów, do jakichś takich aplikacji zamknij, otwórz, o tym za chwilkę. Minas Leaky do 1 kW, serwonapęd, tak jak widzicie, 0,16, 3,2 Nm, encoder, wykonania z hamulcem, filtry tłumienia drgań. To jest ważne, bo jakby seria ekonomiczna za naprawdę przystępne pieniądze, a jakby oprogramowanie narzędziowe do tej serii jest spójne z serią Minas A6, czyli jakby wszystkie filtry tłumienia drgań, jakieś częstotliwości rezonansowe, to co na tej mechanice niewdzięcznego gdzieś tam sobie wychwycimy podczas budowy takiej maszyny, jesteśmy w stanie niwelować na naprawdę bardzo fajnym softcie, który obejmuje w całą rodzinę serwonapędów od Panasonic. Minas A6, te jednoosiówki nasze od 50 do 15 kW z enkoderem 23-bitowym absolutnym, możemy sobie co prawda wybrać, czy chcemy, aby on pracował w trybie absolutnym czy inkrementalnym. Bardzo szybki czas odpowiedzi, 3,2 kHz, moduł safety dopinany lub samo STO, jeżeli wystarczające. No i tak jak mówiłem wcześniej, te tryby sterowania już mamy praktycznie wszystkie, pozycje, impulsy, sieć,
ale i analog, czy momentowe sterowanie. Także to wszystko ta seria nam oferuje. No i tak, żeby troszeczkę Wam przybliżyć, jakby o co chodzi z tymi naszymi napędami, z tą serią BL chociażby, to my to mówimy, że to jest taka alternatywa dla silników indukcyjnych, takich typowych synchronicznych silników, które gdzieś najczęściej przy jakichś transporterach są instalowane. Oczywiście w założeniu, że nie postawimy tam 2 ton na ten transporter, tylko będziemy transportować rzeczy, tam nie wiem, o wadze do kilkudziesięciu kilo pewnie, tak żebyśmy się z tym momentem wyrobili. No, taki silnik 130-watowy z dokładnie, dajmy na to, nie wiem, 30 czy 50 jest nam w stanie wygenerować moment rzędu kilkunastu newtonometrów, więc no, dziś w tym zakresie się tutaj poruszamy. Tak to wygląda, jest silnik z przekładnią, jest driver, mamy wyjścia cyfrowe, mamy złącze po RJ-ce do programowania, ewentualnie do konsoli, no i złącze zasilania, złącze silnika, bez jakichś wodotrysków. Niemniej jednak właśnie no, proste sterowanie pozycją bądź prędkością jesteśmy w stanie zrealizować, podając chociażby sygnały tylko i wyłącznie na wejścia, wyjścia cyfrowe tutaj, nie? To, co jest bardzo ważne w ramach silników, generalnie serwo czy silników bezszczotkowych, to, że to jest zupełnie inna charakterystyka pracy niż silników synchronicznych. Moment jest stały w pełnym zakresie prędkości pracy tego silnika. Także nieważne, czy kręcimy sobie tym transporterkiem, tak się trochę uparłem na niego, ale myślę, że to dobrze obrazuje, czy jedziemy z nim 30 obrotów na minutę, czy jedziemy nim 4000, to ten moment, czyli przysłowiowo, on będzie ciągnął od samego dołu, tak, od tych najniższych prędkości. Tak jak mieliście może okazję jeździć, nie wiem, samochodem elektrycznym, no to wgniata w fotel już na samym początku. Rozróżniamy kilka serii. Seria, która pozwala nam kontrolować prędkość i kontrolować pozycję. Różnica jest po prostu taka, że w ramach tej prędkości dostajemy dodatkowe zaciski na wejściach, wyjściach pod potencjometr lub możemy w ramach tablicy pozycji programować sobie konkretne prędkości, w ramach których ma się ona skokowo zmieniać, a w serii kontroli pozycji, jak jesteście sobie w stanie wyobrazić, jest to tablica pozycji, czyli zarówno możemy sobie programować, nie wiem, kątowo lub o daną liczbę impulsów, na którą lub obrotów, na którą ma nam silnik przejechać. Tu jest to rozpisane, cyfrowy wybór prędkości, przykładowo zero speed, pierwsza prędkość przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, druga prędkość zgodnie z wskazówkami, trzecia, czyli prosta sekwencja i powtarzamy sobie do no, 7 prędkości od 0 do 7 prędkości lub opcjonalnie analogowy zadajnik 0,5 V. Też możemy sobie dodatkowo jeszcze jakąś korektę tej prędkości wprowadzić. Jeżeli dysponujemy sterownikiem PLC, to możemy sobie jeszcze po RS-ie też nadpisywać te wszystkie dane. Także zarówno od strony prędkości i pozycji jesteśmy w stanie sobie te wszystkie zaprogramowane trajektorie nadpisywać, także tutaj nie ma jakby ograniczeń, jeżeli nagle nam przyjdzie do głowy, że chcemy nie, na 15 innych pozycji pojechać, też jest to do zrobienia. W ramach sterowników Panasonica mamy gotowe bloczki funkcyjne, także podpinamy tylko taki bloczek, dajemy pozycję i to jest wszystko. Dla przykładu pokażę wam filmiki. Momento. Aha, przepraszam, tutaj jeszcze nie ma filmików, tutaj są tylko zdjęcia. Tylko to, czyli to, o czym mówiłem. Standardowy silnik asynchroniczny, przekładnia ślimakowa, możemy to zastąpić po prostu czymś takim. Schludniej, bardziej kompaktowo, nie tak dużo miejsca zajmuje i większa kontrola. Cenowo, bardzo porównywalnie, to się plasuje, także tak to wygląda, a jeśli chodzi o filmik, to mamy go tutaj. Przykładowa maszyna tego typu, kilka osi BL do transportu. Tutaj, tu mamy od nich drivery. I też jakaś prosta sekwencja, zamknij, opuść, podnieś.
Powiem szczerze, nie wiem, co to generalnie jest. Wygląda mi na jakąś chałwę czy jakieś batony. Ale kwestia jakiegoś takiego zobrazowania. Dość fajna aplikacja w pakowaniu, waga dynamiczna. Czyli to, o czym mówiłem wcześniej, synchronizacja prędkości pomiędzy transporterami. Zauważcie, jakby transport odbywa się w bardzo płynny sposób, nie ma jakichś tutaj przekoszeń, nie wiem, zmiany takiej drastycznej prędkości, także ta środkowa część wagowa jest z tą samą prędkością, co reszta. I tutaj jeszcze jeden filmik u jednego naszego wspólnego klienta za statem. Myślę, że nie ma nic przeciwko, że pokazujemy, bo się chwalą już tym na YouTubie. Etykieciarka z wykorzystaniem dwóch napędów właśnie typu BL. Jeden napęd tutaj napędza ten niebieski pas, a drugi napęd napędza ten pas zielony, który dociska butelkę. Jednym potencjometrem sterują sobie dwoma napędami, żeby po prostu synchronicznie ta etykieta się ładnie nałożyła na butelkę. Dobra. Lecimy dalej. Dalej mamy napędy ekonomiczne z serii Liqui. Troszeczkę o nim zajawkowo wcześniej powiedziałem, czyli tryb pozycjonowania. Encoder 10 000 pulsów na obrót, to trzeba zapamiętać. Do 1 kW silniki w wykonaniu z hamulcem. Także tutaj, jeżeli chcielibyście takie coś użyć w swoich aplikacjach, zachęcam, bo cena Was na pewno zaskoczy. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj musimy już pokręcić tym napędem, mając do dyspozycji sterownik PLC lub jakiś sterownik Motion, czy prostą jakąś płytkę elektroniczną w przypadku, nie wiem, chociażby to, co dostarczamy do producentów maszyn CNC i odpowiedni tryb impulsów, który musimy wygenerować i podać na driver. Jeśli chodzi o charakterystykę i przeciążalność, no to jest to może być dość ciekawy temat dla Was, to jest trzykrotna przeciążalność momentowa. Pracujemy sobie w piku nawet do 8 Newtonometrów. To jest charakterystyka chyba silnika kilowatowego. Ja sobie znowu ten wskaźnik tylko włączę. I to jest jakby zaleta po prostu serwonapędu, że jakby możemy pracować w przeciążeniu. Oczywiście nie możemy pracować w przeciążeniu przez 30 sekund, ale powiedzmy do 5-10 sekund czasami jakby mamy moment 3-2 Newtonometra, a okazuje się, że możemy ruszyć masę z trzykrotnie większym zapotrzebowaniem na ten moment. Także to jest w tej serii do dyspozycji. No i głównie tutaj też nie będziemy się może bardzo o technikaliach tej serii rozwodzić, bo za chwilę Wam powiem trochę więcej w oparciu o serię A6, ale przykładowe aplikacje. Głównie maszyny CNC. Frezareczka od jednego z naszych klientów, czyli prosta maszyna też, no wydaje się, że ona musi być dość ekonomicznie plasowana na rynku. Kilka osi X, Y, Z z wrzecionem do tego typu aplikacji. Natomiast coś, co bardziej jakby spójne z tematem naszego webinaru dzisiaj, no to na przykład taka nalewarka. Także nalewarka tutaj, jakby widzicie, do jakichś płynów, pewnie do spryskiwaczy. I zarówno oś transportera plus jakaś zakręcarka, plus, tak jak wcześniej widzieliście, może jeszcze cofnę te osie tutaj Z, które wchodzą z tą dyszą i dozują, też muszą to zrobić w odpowiedni sposób, zacząć dozować przy samym dnie butelki i powoli się podnosić. Tego typu aplikacje jesteśmy w stanie zrobić właśnie na tej serii Minas Liqui chociażby. Lub maszyna konfekcjonująca, proste sekwencje. Składanie, tak? Jakichś materiałów.
Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy już coś naprawdę zaawansowanego. Mamy serię Mines Multi, nowy produkt u nas. I tutaj możemy już porozmawiać o naprawdę fajnych maszynach, dość zaawansowanych. Zaawansowanych chociażby w ilość osi, czy zaawansowanych pod kątem bezpieczeństwa, które jest coraz częściej wymagane na maszynach. I ta seria, myślę, tym głównym dwóm zadaniom sprosta. Po pierwsze, jest w stanie zakręcić wieloma osiami w ramach jednej zwartej konstrukcji, ale i dysponujemy różnymi funkcjami, de facto 14 funkcjami bezpieczeństwa czwartej kategorii. Na silnikach obrotowe złączki tego typu, europejskie typowo złącza zaprojektowane specjalnie pod nasz rynek, jak również pod tą klapką jest szyna prądowa, którą łączymy sobie, każdy moduł z osobna daje nam to po prostu możliwość regeneracji też energii. Może jeden driver sobie pracować, a drugi przykładowo będąc hamowanym może oddawać częściowo energię do układu. Panatherm for Safety, czyli oprogramowanie właśnie służące, za chwilę pokażę, do projektowania bezpieczeństwa. Jak to wygląda mniej więcej mocowo na ten moment w ten sposób, że jesteśmy z mocami od 0,4 do 5 kW. To się wszystko będzie jeszcze rozrastać zarówno w jedną stronę, jak i w drugą. Do 15 kW jest moduł pierwszy lub 30, ale kolejne moce silników też będą dostępne. No i to też, o czym nie powiedziałem wcześniej, silniki będą zarówno o charakterystyce wysoko i nisko inercyjnej. Także zarówno i do aplikacji, które wymagają bardziej, no, jak ja to mówię, takiego bujnięcia z dużą masą, jak i do takiego pozycjonowania do prostych takich ruchów, może prostych jak prostych, ale nie obciążonych. No i generalnie o co tutaj jeszcze chodzi? Tak jak tutaj, potrzebujemy tylko jeden rezystor hamujący podłączony do modułu zasilającego. My pomagamy w obliczeniu tego rezystora. Jeżeli jakby dobierzemy już sobie konkretne osie, na które mamy zapotrzebowanie w tym układzie, to po prostu mamy do tego oprogramowanie i policzymy to dla klienta. No i tak jak tutaj też mówiłem, jest ten system DC-Link, czyli ta szyna, która idzie sobie od jednego modułu do drugiego. Z ciekawostek, te wszystkie złącza zarówno od strony tej listwy DC, czy od strony właśnie, może tutaj nawet widać, tyłu obudowy są zaprojektowane dla nas też przez europejskich globalnych dostawców złącz. Firma na W, można sobie pewnie się domyśleć. A jak już tutaj przeskoczyłem, wchodzimy w temat właśnie tego bezpieczeństwa. Safety na tych złączkach możemy sobie wprowadzać różne sygnały z maszyny, które się pojawiają, czy to grzybki, czy kurtyny, czy jakieś rygle, i to w ramach oprogramowania bloczkowo spinamy sobie z naszym Minasem Multi. Czyli od tych sygnałów, które pochodzą od urządzeń, od technicznych środków bezpieczeństwa, uzależniamy, jak ten nasz silnik będzie się kręcił. Dysponujemy wieloma funkcjami typu Safety Limited Speed, możemy sobie ograniczyć prędkość, jeżeli coś tam się złego zadzieje. Nie musimy na przykład od razu wyłączać maszyny, ale możemy spowodować, że ona się będzie po prostu poruszać w odpowiedni sposób. Także to wszystko jest możliwe. Główne funkcje właśnie macie tutaj SLS, Safety Limited Speed, SOS, bezpieczne zatrzymanie, funkcje związane z pozycją, z momentem. To jest do zrobienia. Jeżeli chodzi o narzędzia do doboru tych wszystkich serwonapędów, bo trochę się o nich jakby rozgadałem, nie sposób w ramach webinaru też o tych wszystkich cechach powiedzieć, mam nadzieję, że te główne zostały wymienione,
ale jeżeli byście chcieli sami zmierzyć się z tym i zobaczyć, jaki to jest zakres właśnie napięciowy czy zakres mocowy przy danej serii, to zachęcam, żeby wejść na stronę, możemy później wysłać jeszcze tutaj w czacie może te wszystkie linki, czy po prostu z podziękowaniem też do uczestników jeszcze możemy wysłać tą prezentację czy te linki. Jest selektor serwonapędów i wybierając każdą z tych serii, którą wymieniliśmy, czy BL, czy Liki, czy A6, przechodzimy sobie przez taki wizard i krok po kroku dobieramy zarówno driver do silnika, jak i akcesoria, czyli kable, filtry, rezystory, jakieś złącza interfejsów, to nam ten selektor ułatwia. Natomiast jeżeli już mamy napęd, w sensie o danej mocy, nie wiem, 200-400 watów, kilowat nam wyjdzie, a chcemy się upewnić, czy pasuje nam to do naszej aplikacji, w sensie mamy też ten układ mechaniczny w głowie, to do tego typu doboru potrzebne nam jest narzędzie o nazwie M-Select. To narzędzie również jest do ściągnięcia u nas na stronie internetowej. Na stronie jej automatyki jest artykuł też tutaj mamy link do artykułu na stronie automatyki, gdzie jeden z kolegów opisuje też krok po kroku, jak przejść przez ten selektor doboru. W dużym skrócie i uproszczeniu kilka głównych okien. Selekcja elementu, czyli silnik plus mechanika, którą dysponujemy. Na przykład tutaj stół obrotowy. Może to być jakiś transporter, może to być śruba kolowa, może to być jakiś układ wertykalny, horyzontalny. Następnie wpisujemy sobie czas przejazdów i na koniec mamy sizing i pokazuje nam program, czy w danych kryteriach, na przykład inercji, rotacji czy momentu, dany silnik nam spełnia te wszystkie nasze oczekiwania. Także bardzo fajny soft, zachęcam też do kontaktu, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, zachęcam do odwiedzenia właśnie strony internetowej i automatyki, na której jest opisane to wszystko. I na koniec też zachęcam do odwiedzenia naszego kanału na YouTubie, naszego i też kanału Astatu oczywiście. Na naszym mamy tutaj do dyspozycji kilka fajnych filmików a propos też tematyki dzisiejszej, czyli podłączenie serwonapędów, takie od A do Z, dostajemy z pudełka, tak zwany unboxing, tutaj Kamil robi, podłącza wszystkie zaciski po kolei z Wami, czy chociażby uruchomienie RTX-a, czyli naszej szybkiej sieci do kilku osi, tego typu filmy znajdziecie na naszym kanale YouTube. Także z mojej strony dzięki serdeczne za dzisiaj, zostawiam tutaj na siebie namiary i na produkt menadżera Michała z Astatu. No i mam nadzieję do kontaktu. Zerknę, czy tutaj mamy jakieś pytania.